Babciu, dziadku, chodźcie z nami, obsypiemy was kwiatami. Do wąchania, do patrzenia, a do kwiatów są życzenia. Babcia jest, jak coś złego zrobię, to ona mnie nie krzyczy. I bardzo ładna, ma czarne włosy i ten... I przeprowadziła się do nowego mieszkania. Już długo tam mieszka. Co chciałabyś najbardziej robić z babcią? Bym chciała z nią pójść na plac zabaw i żeby trochę się ze mną pobawiła. Moja babcia jest bardzo miła, bardzo fajna. Bardzo dużo ze mną robi rzeczy. Lubi gotować torty i lubi też... I lubi jeszcze dla mnie gotować pierogi. Wow, a ty gotujesz z babcią pierogi albo robisz torty też? Pomagasz jej? A jak pomagasz, to jak? Na przykład jej daję tam do środka pierogi i zamykam palcami. To jest chyba bardzo trudne. Nie. Nie? To jak to się robi? Że się daje tam łyżeczką i potem tak ciasto się zamyka. Moja babcia lubi ze mną chodzić na spacery i bawić się ze mną. A gdzie byłeś z babcią na spacerze? Byliśmy na Bolko. Moja druga babcia jest też bardzo miła i łagodna. Czasami mi daje jakieś ciastka do spróbowania. A jakie takie są najlepsze od babci ciastka? Na święta do niej przyjechałam i spróbowałam piernika takiej z lukrem białym, choineczka pierniczka i było pyszne. Babcia cały czas gotuje albo gotuje zupy, albo robi jakieś jedzenie cały czas. A jak ma chwilę, to ze mną się bawi. A w co najfajniej się bawić z babcią? Chowanego. Jaki byś zrobiła dla babci wymarzony prezent? Bym zrobiła tęczę, a niebo, słoneczko, trawę, pod tęczą, nie w środku tęczy, tylko tutaj tęcza, a tutaj babcia, ja i dziadek. Jakbyś miał namalować babci laurkę, to co na niej byś namalował? Babcię, mnie i drugą babcię. Co byś babci kupił na dzień babci? Na przykład jakieś cukierki i jakąś laurkę. A co byłoby na tej laurce? Ja z moją babcią, że idziemy na jakieś łące. Babci by zrobiła torebkę z słodyczami. A jakby to torebka wyglądała? Była cała szara i jeszcze w środku miała cukierki takie fajne. Ja bym babci ja bym wyciął z kartonu takie duże serce. Babciu, babciu, dziadku, dziadku, teraz wnuki macie, które tak kochacie. Babciu, babciu, dziadku, dziadku, wnuki też was mają i też was kochają.